Wymagania gier rosną, podobnie jak i samych graczy. Do tej pory większość laptopów mniej lub bardziej gamingowych operowała na czterordzeniowych procesorach. Sytuacja na przełomie 2017 i 2018 roku uległa jednak sporej zmianie. Pojawiły się pierwsze zalążki notebooków Ryzenowych, a następnie sześciordzeniowych konfiguracji Intel Coffee Lake H. W tym teście sprawdzę, do czego jest nam potrzebna taka liczba jajek w tego typu sprzęcie. Zapraszam! Do moich rąk trafił najnowszy sprzęt firmy MSI. Poza tym, że jest on wybitnie RGB lubny, posiada całkiem sensowne podzespoły. Mózgiem tego 17-calowego laptopa jest procesor Intel 8 generacji o nazwie kodowej i7-8750H, który wydaje się być naturalnym następcą i7-7700HQ. Ten akurat będzie stanowił punkt odniesienia dla 6-rdzeniowego i 12-wątkowego CPU. Jeśli jeszcze mogę coś wtrącić. Serię Intel Coffee Lake H tworzy 5 jednostek Core, a także 2 Xeony. Teoretycznie bohater tego testu jest najsłabszą jednostką i7, dysponującą zegarem bazowym w wysokości 2,2 GHz, natomiast w trybie boost ta wartość rośnie do 4,2 GHz. Osobom z pragnieniem nieco większej wydajności oferowany jest model 8850H, którego oczywiście zegar bazowy jest nieco wyższy od poprzednika, ale także ten model posiada częściowo odblokowany mnożnik. No i wreszcie jednostka klasy Intel Core i9. Niestety tylko 6-rdzeniowa, ale już z w pełni odblokowanym mnożnikiem i pamięci cache wielkości 12 MB. Wracając jednak do laptopa, MSI GE7038RE oprócz całkiem solidnego procesora wyposażono w 16 GB pamięci operacyjnej DDR4 o zegarze 2400 MHz. Tak, rzeczywiście, producent nie skorzystał z możliwości kontrolera Coffee Lake, który obsługuje pamięć taktowaną zegarem powyżej 2600 MHz. Kolejnym komponentem laptopa jest karta graficzna. Tą stanowi desktopowa odsłona GeForce GTX 1060 w wersji 6 GB. O tym, czy wystarczy ona do wykazania różnic w grach pomiędzy 7 a 8 generacją Intel Core i7, przekonacie się dosłownie za kilka chwil. Kończąc temat laptopa, w końcu nie jest on przedmiotem tej recenzji. Za duet 8750H i GTX 1060 wraz ze 120 Hz matrycą, 256 GB SSD na NVMe i 1 TB dyskiem twardym zapłacicie niecałe 8000 zł. Cena dosyć wygórowana. I cyk, materiał wyrenderowany. No to mi się podoba. Spodziewałem się różnic pomiędzy 4 a 6-rdzeniową jednostką, ale żeby aż takich, po prostu wow. Sami zobaczcie, co się dzieje w enkodowaniu X265. 30% różnica na korzyść nowego procesora. W koronie benchmark render trwał dobre 1,5 minuty krócej. Podobne wyniki notujemy w PowerRay czy Cinebenchu. To jednak nie koniec. Na dokładkę rezultat w Premiere Pro. Eksport 5-minutowego filmu 4K na jednostce starszej generacji zajął aż 14 minut. Kiedy to 8 generacja ten sam plik wyrenderowała w czasie 9 minut i 49 sekund. Jakby tego było mało, ten laptop posiada technologię Nvidia Optimus, czyli oferuje sprzętowe wsparcie enkodowania. I tak na przykład renderowanie materiału 4K ze wsparciem tego typu trwa zaledwie 6 minut. W innych aplikacjach widzimy takie same zyski. Po prostu wow, naprawdę 6-rdzeniówka spisuje się znakomicie, jeśli chodzi o działanie w aplikacjach. Gry jednak przynoszą spore rozczarowanie, ale bynajmniej nie jest to wina samego procesora. Po prostu GTX 1060 to zbyt słaba karta, by uwidoczniła ona różnice występujące między 4-rdzeniową i 8-wątkową jednostką, a tą, która dysponuje 6-rdzeniami i 12 wątkami. To także gotowa odpowiedź na pytanie, przy jakiej karcie graficznej jest sens wchodzić w kooperację z wielowątkowym procesorem. Nawet nie najwyższe ustawienia graficzne, korzystałem głównie z talii wysokich, nie są w stanie zmusić karty graficznej, by ta przestała być bottleneckiem dla całej konfiguracji. Jedynie w Far Cry 5 da się zauważyć większą niż margines błędu przewagę Intel Core 8 generacji. Powiem tak, spodziewałem się tego. Wydajność procesora zamontowanego w tej obudowie, w
tym laptopie jest powalająca, ale tylko w odniesieniu do aplikacji. Dlaczego się tego spodziewałem? Ponieważ testując wiele procesorów i kart graficznych, wiem, gdzie są źródła bottlenecków. Tym bottleneckiem, czyli wąskim gardłem ograniczającym wydajność w grach, była właśnie karta graficzna, a nie procesor. W związku z tym, nawet takie tytuły jak Assassin's Creed Origins czy Watch Dogs 2 nie czerpały korzyści z zamontowania lepszej jednostki procesorowej w domyśle Intel Core i7-8750H, czyli procesora 8 generacji Intel Core. Także przede wszystkim aplikacje pokazały nam korzyści płynące z zastosowania 6-rdzeniowej i 12-wątkowej jednostki w obudowie laptopa. I tutaj chyba dochodzimy do sedna. Pytanie, jak będziemy z niej korzystać? Dla osób siedzących w aplikacjach, dla osób eksportujących filmy, dla osób właśnie zajmujących się ray tracingiem jest to naprawdę spora gratka, bo ten wzrost wydajności względem poprzednich topowych laptopów jest naprawdę dosyć spory. W grach oczywiście wystąpią różnice, ale dla osób, które myślą jednak o wyposażeniu się w lepszej osiągami karty graficznej, jak na przykład GTX 1070 czy GTX 1080. I to jest puenta całego tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za jego obejrzenie, a my widzimy się już niedługo w kolejnym materiale na kanale X.com. Pa, pa! Mówił Lipton.